Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was rower, który jest unikalnością na naszym kanale i w naszym sklepie, czyli Tarmaca SL7 od Specialized. Trochę się nabijam, bo oczywiście takie tarmaki składamy prawie że raz w tygodniu. Tym razem klient miał życzenie, żeby to było białe 56. Miał wcześniej Treka Emondę SL6 bodajże, na tym starszym DI2. Przenosiliśmy ustawienia, dosyć ładnie siadły te same, które były w Treku, do Specialized. Bazą roweru jest rama na włóknie Fact Carbon 10, czyli tej od bodajże, to jest chyba Expert. Bowes Workshop mamy włókno 12. Kolor ramy jest biały plus bardzo ładny zielony napis metaliczny. Super to wygląda. W pewnym świetle jest czarny, w pewnym jest taki opalizujący zielony. To chyba najfajniejsze, co jest w tym rowerze, to właśnie kolor tej ramy. Jeżeli chodzi o samą budowę, to mostek z setka, tak jak w Treku, 3,5 cm, czyli wszystkie podkładki pod mostek. Kierownica tutaj jest o tyle ciekawa, że jest to Roval Rapid, czyli ta nowsza. Możecie porównanie tych kierownic zobaczyć w filmie o Tarmacu SL7 S-Works 21-22, który był na naszym kanale. Tu jeszcze wjedzie nowa sztyca. W tej chwili jest tutaj ta stara jeszcze z portem pod DI2, ale gdzieś od tygodnia z zagranicy nie może dojechać ta nowa, więc będzie wymieniona. Siodło w tej chwili to jest Romin na stalowych prętach. Docelowo będzie tutaj prawdopodobnie Fizik drukowany 3D, ten taki plaster miodu. Co jest, Pixi? Wypuścić cię? Docelowo będzie tutaj ten plaster miodu od Fizika, też w tej takiej dłuższej wersji. Jeżeli chodzi o napęd, mamy tutaj Ultegre 12 biegów, 2x12 tak dokładnie. Z przodu semi-compact 52-36, chociaż przy mojej na przykład emeryckiej nodze to 50-34 w zupełności stykło. I co więcej, kasetę też dałbym do 34, tutaj mamy do 30. Także przełożenie 36-30 będzie dość twarde i ja na przykład na Tatrze musiałbym się nieźle spocić, żeby długi dystans przejechać, przepychając korbę na tak ciężkim przełożeniu. Przerzutki oczywiście elektryczne. Tylna, przednia to połączone kablami z baterią w sztycy. Za to łapy już połączone po Wi-Fi. Można by je włożyć w kieszonce koszulki i też by się dało sięgnąć, zmienić biegi. Koła docelowo będą tutaj zipy 454 NSV, czyli te falowane. A w tej chwili wrzucone są roboczo Fast Forwardy Tyro. Te koła też są u nas na kanale, plus opony klienta Pirelli P0. I też już mam od razu pedały Speed Playa. Starszy model, ale bardzo fajny na ośce stainless, czyli ten średni bodajże model w katalogu za niecałego aktualnie tysiaka. Rama kosztuje 15,999. Cały rower w tej konfiguracji pewnie ze 30 tysięcy. Fabryczny mamy tutaj jeszcze uchwyt speca pod licznik, zamontowane mocowanie pod Garmina. Owijka Mosta 139 zł, fajny grip, dość gruba, dość wygodna, dobrze przyczepna. I w zasadzie to chyba tyle podstawowych informacji o tym modelu. Aha, klient tutaj jeszcze prosił o wrzucenie jego Chainkeepera z poprzedniego modelu, czyli Key Age'a, takiego aluminiowego mamy tu włożonego, żeby zabezpieczyć ewentualnie przed wypadnięciem łańcucha na ramę. A jeszcze z ciekawych rzeczy, mamy tu wrzucony pomiar mocy Inpika, z tym, że aktualnie z ramieniem od starej Ultegry, ale będzie przekładany na ramię od Ultegry nowej. Również koła w tej chwili są na starych tarczach Durace'a. Docelowo wjedzie tu nowy Durace XTR MT900 z mniejszymi radiatorami. Czemu nie Ultegra? No bo w Durace te radiatory są czarne, a wiadomo, że rower wyglądać musi. No i to chyba tyle. Nie, dobra, wiem, że jeszcze musimy go zważyć i zacykać tylnym kołem. Także wrzucamy komorę maszyny losującej.
Mamy pustą. O, tam w tle Tigerek, bo nasz vending automat od jakiegoś czasu w firmie nie jest uzupełniany o Red Bulle. Także jeżeli macie jakieś pilne roboty, to zapraszamy z własnymi Red Bullami, bo inaczej to nie ręczymy za naszą wydajność, gdyż niestety nie ma Red Bulli i się wolno robota toczy. Będzie wisiał, czy nie będzie? Dobra, zawisło. 7910 po odjęciu pedałów jakieś 7700. To całkiem przyzwoita waga jak za rower praktycznie aero na nie najlżejszych kołach na świecie, chociaż są to koła generalnie bardzo dobre. Katalogowo coś ze 4300 na polskim rynku do kupienia za około 3700. Na bardzo dobrych piastach DT, szprychach prostych Strike Pull z tyłu na Star Ratchetie. Zresztą te koła też są u nas na kanale, możecie sobie je obejrzeć w innym filmie. Tyle dzisiaj o tej maszynie. Dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnych naszych filmach. Aha, jakbyście jakimś cudem jeszcze mieli jakieś pytania o Tarmakach SL7 po tych wszystkich filmach, które już nagraliśmy, to możecie zadać je pod filmem. Siema.